W dobrym miejscu, w dobrym czasie. Pierwsze dźwięki ze studia Radia Ostrowiec popłynęły punktualnie o 6 rano. Debiut, jak się okazało, przysporzył trochę stresu prowadzącym i realizującym debiutanckie wydanie całodniowego przecież programu. Poszło, myślę, że fajnie, ciekawie. Nie obyło się bez drobnych wpadek, ale myślę, że to normalne przy nowym radiu, przy nowej ekipie, przy nowym sprzęcie. Każdy musi się jakoś dograć. Myślę, że jest dobrze. Na antenie słychać było nie tylko emocje prowadzących. Były też pierwsze reakcje słuchaczy, na których opinie bardzo liczą twórcy Radia Ostrowiec. Wielkie emocje nam towarzyszyły, bo to wielka odpowiedzialność. Zdecydować się na uruchomienie radia i informować o tym, co się dzieje, spiąć całą warstwę muzyczną z tym, co na antenie. Co miło nas zaskoczyło? Niezwykła przychylność słuchaczy. Mnóstwo fantastycznych i pozytywnych wpisów na Facebooku, mnóstwo telefonów, fantastyczni goście też, którzy bardzo ciepło i bardzo dobrze nam życzą. Mamy nadzieję, że wszystkie życzenia się spełnią. Premierowy program, choć już przedstawiał poszczególne pasma czy audycje, to odbiegał nieco od tego, co na antenie będzie pojawiało się na co dzień. A to za sprawą gości, którzy zjawiali się w studio i rozmawiali oczywiście o tym, jakie ma być to ostrowieckie radio. Oczekiwałam w sumie gdzieś tak pod skórą, jak się ucieszyłam strasznie, że to powstało, bo to jest takie dopełnienie, bo jesteśmy miastem się rozwijającym. No, trzeba zachęcić młodzież do pozostawania, do przyjazdu. Czymś musimy zachęcić, a muzykę każdy lubi. Według założycieli Radia Ostrowiec ta lokalna rozgłośnia ma nie tylko informować o rzeczach ważnych dla tej społeczności, czy nastrajać dobrą muzyką. Ma przede wszystkim inspirować i pozytywnie oddziaływać na wszystkich słuchaczy. Chciałbym, żeby powodowało w nas, mieszkańcach tego regionu, taką sympatię do przestrzeni, w której żyjemy na co dzień. I mam nadzieję, że właśnie to, co słuchacze usłyszą na antenie, będzie takim odzwierciedleniem tych pozytywnych, ciekawych informacji na temat tego regionu. Jeżeli chodzi o muzykę, tutaj za tą część odpowiada Paweł Wyrębkiewicz, zastępca redaktora naczelnego. My się tutaj jesteśmy podobni do siebie, jeżeli chodzi o muzykę i to, co do tej pory słuchacze słyszeli w emisji testowej, to będzie kontynuowane. Plus z tego, co, ponieważ ja nie jestem w zespole redakcyjnym, ale z tego, co słyszę, będzie też kilka ciekawych audycji autorskich, gdzie poszczególne gatunki muzyki będą w określony sposób zaprezentowane. Radio Ostrowiec słyszalne jest na częstotliwości 95,2 MHz. W ramówce już udostępnionej na stronie internetowej znalazły się zapowiedzi nie tylko audycji muzycznych czy serwisów informacyjnych. Na antenie Radia Ostrowiec mają się także pojawiać informacje kulturalne, wywiady z ciekawymi ludźmi, porady motoryzacyjne czy audycje historyczne.